Jest porozumienie PASZP z kontrolerami lotów. Mamy porozumienie z przedstawicielami ZZKRL w sprawie zmian regulaminów wynagradzania i pracy. Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego ZZKRL w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, poinformowała prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej PASZP Anita Oleksiak podczas środowej konferencji prasowej. W środę odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PASZP poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego ZZKRL w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Zakończyliśmy też konsultacje społeczne dotyczące obu tych dokumentów, powiedziała szefowa paszpanita Anita Oleksiak. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Paszp podpisała pod koniec kwietnia porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, które ma obowiązywać do 10 lipca bieżący rok. Wcześniej, przez kilka tygodni, trwały negocjacje kierownictwa Paszp z przedstawicielami ZZKRL, które dotyczyły między innymi bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby do porozumienia, to od 1 maja ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.